rzeczywistość może być czymkolwiek zapragnę. Nazywam się Symetron i żyję, by sprawiać przyjemność. Okej, wiem, że ten film trochę powstawał, ale to nie jest tak, że marnowałem czas. Po prostu byłem bardzo, bardzo zajęty. Nie no, a tak na serio, to cała zabawa zbiegła się trochę w czasie z bardzo intensywnym okresem w moim prywatnym życiu i po prostu to, co ważniejsze, miało pierwszeństwo. Jak zapewne wiecie, moja obecność w internecie w ostatnim czasie zaczęła troszkę krążyć dookoła pewnej grupy, pewnego forum, które bardzo chce dowieść, że jestem agentem, niemieckim agentem, że stoją za mną jakieś potężne siły zła, że mam jakieś ogromne pieniądze za obrażanie dobrych chłopaków w internecie, że jestem takim Thanosem, tylko gorszym. I w sumie rzeczywistość może być tym, czym zapragnę. No i cóż, powiedzmy, że chłopaki próbują bardzo mocno. Bardzo mocno do tego stopnia, że jak mój kuzyn Indigo Pub wziął moje zdjęcie z Instagrama i zestawił je ze zdjęciem Kulczyka. Wiecie, takiego bardzo, bardzo, bardzo bogatego, martwego już Polaka, dookoła którego jest pełno różnych teorii spiskowych. I zarzucił dom zanętkę, żeby sprawdzić, czy złapią się i będą próbowali dowieść jakiegoś pokrewieństwa z Kulczykiem. To nie minęła nawet chwila, a na forum pojawiły się próby powiązania mnie z tym biznesmenem. W sensie, my nie jesteśmy nawet podobni. Ja wiem, że można mnie nie lubić, ale jak zestawicie moje zdjęcie z Mariuszem Pudzianowskim, to nie znaczy od razu, że mam pomnik w Częstochowie. Wracając do tematu, w odpowiedzi na zarzuty przedstawione mi przede wszystkim w filmie Cudze chwalicie, swojego gnoicie, Dominik Boss w akcji, przygotowałem materiał z odpowiedzią. Materiał, w którym w grzeczny sposób odpowiadałem na przedstawione mi zarzuty. A w stosunku do upowszechniania przez prowadzącego forum i kanał pana Marka Kotońskiego moich zdjęć w wieku 17 lat, rozebranych od pasa w górę, z wytatuowanym przez braci samców sierpem i młotem i masą symboli, które miały w ich oczach mnie w jakiś sposób ośmieszyć, i rozpowszechnianiu informacji, jakobym był rzekomo jakimś agentem opłacanym przez Niemcy. Swoją drogą, co mają sierp i młot do Niemiec? Zdecydujcie się w końcu, czy im jestem agentem. A także w stosunku do działań już otwarcie atakujących nie tyle co moją twórczość w internecie, tylko mnie jako prywatną osobę, działań przypominających powoli stalkowanie mnie. Odpowiedziałem, że o ile oczywiście jestem chętny na dalszą dyskusję w internecie, to to już się zaczyna po prostu robić niebezpieczne dla mnie i niebezpieczne dla mojej rodziny, niebezpieczne dla moich bliskich. Więc jeżeli nie przestaną upowszechniać takich rzeczy, to będę po prostu zmuszony rozstrzygnąć to na drodze sądowej. Chociażby dlatego, że gdybym pewnego dnia postanowił nie pasożytować i pójść do pracy, to żeby po wpisaniu Dominik Boss w Google nie wyskakiwało moje rozebrane zdjęcie z sierpem i młotem i informacjami o tym, że jestem agentem. Ku mojemu zaskoczeniu, bardzo szybko po opublikowaniu mojej odpowiedzi film zniknął. I pomyślałem sobie, hej, wszystko w porządku. Powiedziałem, że jak nie będzie upowszechniana ta grafika, a dyskusja oczywiście jak zostanie, to z mojej strony wszystko gitara i nie ma co się sądzić. I wszystko będzie pięknie, wszystko będzie... Pan Marek Kotoński opublikował film, gdzie informuje, że sam nie usunął nagrania, tylko odpowiada za to jakaś rzekomo stojąca za mną agencja. Audycja wraz z niesławnym zdjęciem zaczęła pojawiać się także na innych mediach, takich jak SoundCloud i DTube. Pan Marek zaczął masowo nagrywać inne filmy odnoszące się do mnie, takie jak audycja, w której mówiąc o jakimś hejcie z mojej strony demonstruje nóż i gaz pieprzowy. Czy ten materiał? Pisanie ze swoją dziewczyną Sohio, która, jak już wspomniałem, nie jest Pamelą Anderson. Serio, w sensie nawet trudno mi jest wyrazić, jak niską zagrywką jest wciągnięcie w to bliskiej mi osoby, żeby mi dopiec. Obrażacie niczemu niewinną dziewczynę tylko dlatego, że jest moją partnerką. I to jest po prostu strasznie smutne. Jest mi bardzo przykro, że tak się stało, bo ile jak wyzywacie mnie, no to ja sobie z tym po prostu poradzę. To atakujecie w tym momencie kompletnie niezwiązaną ze sprawą osobę. I brakuje mi po prostu słów, żeby opisać, jak bardzo poniżej pasa to jest cios. Wyobraźcie sobie, jakbyście się wypoczuli, gdyby ktoś w internecie na publicznym, popularnym kanale obrażał wasze partnerki. Wyobraźcie sobie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to właśnie w taki sposób wpędza się ludzi w kompleksy. Stawiacie nienaturalną, całkowicie przerobioną operacjami plastycznymi osobę, będącą raczej uosobieniem piękna w wyobrażeniu nastolatków przechodzących okres dojrzewania. I mówicie naturalnie wyglądającej dziewczynie, że nie może równać się z tą pierwszą, nie spełnia waszych wygórowanych oczekiwań. I zanim zaczniecie wpędzać w kompleksy kolejne osoby, to zamiast wymagać od dziewczyn, żeby wyglądały jak Pamela Anderson, jeżeli to jest wasz ideał piękna, proponuję zacząć od siebie
siebie i swojego ciała i zamiast wymagać od każdej kobiety, żeby stała się Pamelą Anderson, samemu stać się na tyle atrakcyjnymi mężczyznami, żeby umawiać się z waszym ideałem. Chociaż oczywiście prościej jest wymagać od innych, zamiast samemu zmierzyć się z narzucanym im poziomem. Proszę zauważcie tutaj, w jak wielkiej bańce informacyjnej zaczyna funkcjonować samo forum. Wystarczy, że ktoś pisze jakąś informację, ktoś z tego forum pisze jakąś informację, a cała reszta przyjmuje to kompletnie bezkrytycznie i uznaje za fakt. Jeżeli ktoś napisze, że zachowałem się jak płaczliwe dziecko, czy nawet dosłownie popłakałem się na transmisji, to mimo, że to jest kompletnie nieprawda, to wszyscy zaczną to powielać, powtarzać i przyjmą to za prawdę, bo ktoś to napisał na forum. Wystarczy, że ktoś zażartuje i porówna mnie w zdjęciu do kulczyka, który w ogóle nie jest do mnie podobny i na tym polega cały żart, a w reakcji forum zaczyna poważnie dyskutować o tym, czy jestem powiązany z kulczykiem. Tak samo bez żadnego wyraźnego powodu forum w pewnym momencie uznało, że jestem niemieckim agentem, bo ktoś tak napisał w internecie. Widzicie generalnie zasadę, która jest tutaj problemem. Na forum powstaje dział pierdzenie i ktoś pisze, że pierdzenie w miejscach publicznych jest spoko i nagle cały forum dyskutuje o tym, że pierdzenie w miejscach publicznych jest spoko. Nie wymyśliłem tego przykładu. Panowie, przedstawiacie się jako dorośli i poważni ludzie, a czy przyjmowanie wszystkiego bezkrytycznie to oby nie jest cecha bardziej utożsamiana z dziećmi? Swoją drogą naprawdę nie wierzyłem, jak usłyszałem to na filmie Pana Pumy. Ale tak, na forum serio jest dział pierdzenie, to nie był żart. I możecie tam znaleźć takie tematy jak pierdzenie na rowerze, klejące pierdy, pierdnięcie przy nowo poznanej dziewczynie, pachnące upusty turbiny, a także potężne pierdnięcia po owocach. W temacie pierdnięcia na rowerze dodanym przez pana Marka Kotońskiego, administratora forum, pan Marek pisze: ja to robię tak. Czekam, aż obok przejeżdża samochód, by hałas i spalin zagłuszyły akustykę pierdnięcia oraz jego oprawę zapachową. Dziękujemy, panie Marku. Bardzo fajne. Panowie, jeżeli chcecie, żeby polski Red Pill był traktowany poważnie, to proponuję zacząć od niezakładania takich tematów na forum, szczególnie jeżeli jest się administratorem tego forum. Z jednej strony chcecie budować poważny wizerunek, chcecie być respektowani, z drugiej strony pan Marek Kotoński zakłada temat o tym, jak pierdzieć na rowerze. Z kolei w kolejnym, założonym przez administratora temacie, pierdnięcia w Biedronce. Co robicie, jak chce wam się pierdnąć w sklepie? Obok nikogo nie ma, ale może ktoś usłyszeć. Ja jednocześnie kasznąłem i hałasowałem folią psiego smakołyku, po czym szybko odszedłem. Uśmiechnięta buźka. A idąc do przodu, w jednej z najnowszych audycji pana Marka zaczyna się poważne uzasadnianie bykania na filmach tym, że filmy przecież trwają długo. No bo przecież chłopaki, no każdy lubi se beknąć, co? Dlatego powtarzam, on jest przystojny, on może zrobić show, bo dziewczyny patrzą na niego. Widzą człowieka wygadanego dlatego, że są cięcia co parę sekund, a ze mnie się wyśmiewają, że w trakcie półtora godzinnej mowy, nieprzerywanej żadnymi cięciami, że kilka razy mi się powietrze, tak, zebrało i miałem ochotę beknąć. Oczywiście, że tak. Mi się powietrze od tak nie zbiera, jak mówię. Proszę sobie wyobrazić, jakby jakiś prezenter w telewizji nagle sobie beknął i po beknięciu powiedział: no przecież mi się powietrze zbiera, normalna sprawa. Wiecie, co by było dobrym przerywnikiem w dzisiejszym materiale, zanim na dobre się rozpędzimy? Gargamel w ostatnim czasie zrobił naprawdę przepotężny film dotyczący środowisk pick-up artists, PUA. A jak wiadomo lub nie wiadomo, to Red Pill w znacznej mierze wyrósł i rozwinął się z podwalin zbudowanych właśnie przez PUA. Te dwa środowiska są mocno powiązane. I skoro Gargamel tak ładnie prześledził środowisko artystów podrywania, to myślę, że komentarz Gargamela o tematach związanych ze wszelkie maści podrywaniem byłby tutaj jak najbardziej w punkt. Mamo! Możemy mieć Gargamel w tym filmie? Ale mamy już Gargamel w domu! Oh shit, here we go again! Co tam, a więc? Witajcie, z tej strony Indigo Puff i nie ma niczego lepszego od uwodzenia gimnazjalistek, porównywaniu kobiet do zwierząt, a przede wszystkim forum samców. Odnosząc się do ostatniego filmu Gargamela, w obu przypadkach pojawia się środowisko mężczyzn, które za wszelką cenę chce poprawić swoją wartość w oczach kobiet, a przede wszystkim chcą mieć z nimi lepszy kontakt. Ale zamiast podnieść swoją wartość ciężką pracą nad sobą, a także konsekwencjami, ich energia jest przekierowywana na rzeczy, które są powszechnie potępiane albo uważane za moralnie złe. Vincent tłumaczy swoim odbiorcom, jak za pomocą gwałtu można mieć seks i zachęca też do zdradzania, żeby mieć przede wszystkim
wszystkim tego seksu więcej. Bracia samcy poważnie gromadzą się na swojej stronie, teoretycznie stworzonej do tego, żeby narzekać na kobiety i do nauki tego, jak pokonać je w swojej własnej grze, żeby następnie prowadzić dyskusję o podrywaniu swojej kuzynki metodą tresury zwierząt. Nie przesłyszeliście się. Powtarzam, mówię o tresurze zwierząt. Albo co lepsze, przechwalać się. Który to już 40-latek przekonał młodszą kobietę do seksu? U wspomnianych grup przede wszystkim pojawia się problem z traktowaniem granic prawa jako współczynnika moralności. Jeżeli poruszamy się w szarej strefie i na przykład manipulujemy gimnazjalistkę do seksu, jednocześnie też będąc w wieku jej ojca, wiedząc, że posłuży nam tylko jako narzędzie do tego mistycznego seksu, a sama będzie sobie robić nadzieję na coś więcej, środowisko braci uzna to za dobre. No bo przecież jak miałam 15 lat, no to nie to moje prawo, nic. I tak samo Vincent będzie traktować swoje porady jako poważne, a także wartościowe. Nie rozumiejąc przede wszystkim tego, że to co właśnie w tym momencie zrobił, będzie uznane jako przede wszystkim moralnie odebrany gwałt. Ale oczywiście, którym się przechwala. Tak samo zdradzanie partnerek nie będzie odbierane pozytywnie. Te środowiska szczególnie mają dużo ze sobą wspólnego z powodu noszenia w sobie bardzo dużego i głębokiego żalu, a także nienawiści do płci przeciwnej. Jakie te kobiety są fałszywe i okropne. Co one mi takiego złego zrobiły? Czas zalać swoje smutki. Jeżeli forum w znacznej mierze składa się z mężczyzn pokrzywdzonych przez kobiety, a według podawanych przez nich statystyk od 30 do 40% uważa, że kiedyś zdradziła partnerkę albo partnera, to nie znaczy, że każda kobieta to bo mieli ze sobą nieszczęśliwy kontakt z płcią przeciwną. I zamiast zniechęcać się do płci przeciwnej całkowicie, mówiąc, że nie jest ona dla nich i że oni zostali wystarczająco skrzywdzeni, powinni próbować dalej, bo szansa trafienia na moralnie dobrą partnerkę jest znacznie wyższa niż ta zła. No bo hej, przecież większość kobiet też chce trafić na moralnie dobrych facetów. Czyż tak nie jest? Jeżeli natomiast każda relacja kończy się złym doświadczeniem, I swear the God, to może problem leży w ich samych. Próby naukowego poparcia tego, że mamy szukają bardzo jasnego tyłona, a niedobrego chłopaka jest głupia. Postawiona ta teza jest jedną z najgłupszych tez, jaką słyszałem w swoim życiu. To tylko ucieczka od skonfrontowania się z rzeczywistością. Tak jak wymienieni w filmie Gargamela eksperci Pua uciekali przed rzeczywistością poprzez bezustanne podrywanie losowych dziewczyn, których nawet nie znali historii, które po prostu brali na jedną noc. No i udowodnili sobie przede wszystkim to, że ich życie jest bezsensowne. Nawet podrywanie kobiet tego nie zmieniło. I tak oni uczyli zdrowych relacji. Ale wiecie, co jest najbardziej obrzydliwe w forum bracia samiec? Wszystko jest okolone taką podwójną moralnością, bo przecież nie możemy ogłosić światu, że kobiety to zamiast tego w publicznych audycjach pan Marek Kotoński będzie ciągle bezustannie powtarzać: no dalej, kocham kobiety, jestem przyjacielem kobiet! Tylko po to, żeby później w regulaminie forum braci samiec wpisać, patrz, punkt 11 regulaminu, zasadę, że kobiety mogą wchodzić z mężczyznami w dyskusję na specjalnym dziale rezerwat. Tyliek, kobiety są tylko po to, żeby były żywymi zmywarkami, one tylko służą do ozdoby na I to jest naprawdę niebywale lakoniczne to, że ta sama osoba, która mówi, że szanuje kobiety, pisze później na dziale rezerwat. W całej historii przede wszystkim najlepsze jest to, że jak wpiszecie forum samiec w Google, to wyskoczy wam na pierwszym miejscu dział rezerwat. Fucking degenerate. I tu again znowu mamy ten sam problem, co przy traktowaniu szarej strefy jako dobrej moralnie. Nie rozumieją przede wszystkim tego, że jak powiedzą publicznie, jak bardzo kochają kobiety i jak bardzo są ich przyjaciółmi, a później na forum założą temat o tresurze kobiet, jest to niebywale dziecinne. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że koło was nawet może żyć facet, który udziela się na forum braci samiec i sra,
Isra wątkami. Jak to ostatnio zaliczył, nie daj Boże, robiącą sobie nadzieję 15-latkę. Drogie dziewczyny, wiecie o tym, że możecie być jego kolejną potencjalną ofiarą? Wiecie o tym, że tych ludzi jest przede wszystkim więcej? I to nie znaczy, że oni nie są mizoginami. Oni praktycznie cały czas otwarcie próbują się mścić na gatunku kobiet. Naprawdę jesteście niebywałymi hipokrytami. I naprawdę zdenerwowaliście mnie i jestem zmuszony do tego, żeby aktywować swoją kartę pułapkę. A widzo, nadchodź! Identyfikuje się jako reptilianin. A teraz porozmawiajmy o wspomnianych już przez Indigo Puff treściach. Tak jak w przypadku środowisk pła, widać u was pewne zrażenie się doświadczeniami z płcią przeciwną, za co zaczynacie obarczać winą kobiety. Tak ogólnie. Efektem tego są coraz dziwniejsze tematy pojawiające się na forum. Moją uwagę szczególnie przykuł temat z pluszowego penisa w przewodnika stada, napisany pod zakładam działem, jak wychowałem swoją kobietę. Samce, wracam do świata żywych i krok po kroku opisywać będę efekty moich działań ku przestrodze innym, młodszym samcom i ku rozwadze tym starszym, niezdecydowanym. Na początku wszystkim misiom i rycerzykom proponuję nabycie psa. Jeśli go wytresujesz pod siebie, to może i udać się z samicą. Mój już po 5 dniach słuchał tylko mnie. Teraz, jak zrobi coś nie tak, wie co go czeka. Nie bije zwierząt. I szczasam pod siebie ze strachu przed odrzuceniem przez pana. Pomocna może być również książka o tresurze, bo do tego życie z samicą się sprowadza. System nagród i kar, który baby opanowały do perfekcji. Jeśli serio zaczynacie robić ze związku tresurę, to nie dziwcie się, że trudno jest wam stworzyć spełniającą was na poziomie emocjonalnym relację. I zaczynacie mieć wrażenie, że kobiety, które podobno tak kochacie, o ile aktualnie nie odsyłacie ich do rezerwatu, nie mogą was emocjonalnie usatysfakcjonować. Wy sami ze związków zaczynacie robić coś bardzo wypaczonego. Serio pochwalane jest zastraszanie swojego psa tak, żeby, cytuję, szczał pod siebie ze strachu przed odrzuceniem przez pana. A co więcej, przenoszenie takiej ekstremalnej formy tresury na tworzenie zdrowej relacji. Chociaż, czekajcie, może ja sam powinienem spróbować, zanim ocenię. Wykryto zagrożenie dla rodziny. Ale skończmy na chwilę z żartami, bo przed nami najbardziej przerażająca część forum. Temat pod tytułem najmłodsza kobieta w waszych łóżkach. Gdzie przeważnie mocno dorośli wiekowo mężczyźni mający po 40 lat przechwalają się zaliczaniem 15-16-letnich dziewczyn. Moi drodzy, traktujecie zabawę uczuciami 2-3-krotnie młodszych dziewczyn, tak jak wędkarze traktują chwalenie się złapanym okazem ryby. Oczywiście wszystko jest prowadzone w aurze poklepywania się po pleckach, no bo przecież mają 15 na liczniku, więc policja nic nie może. Pozytywniak pisze: lat 18 miało dziewczę, ja 42 wówczas. Chciała tuż po ślubie i pięknej przyszłości z białym płotkiem wokół naszego domu. Potem padło sakramentalne pytanie od niej. Zadzwonisz? Jako, że jestem niedojrzałym emocjonalnie, skrzywdzonym przez kobietę, egoistycznym gówniarzem, który nie spotkał jeszcze takiej jak wyżej wymieniona, to nie zadzwoniłem. 3 łapki w górę, jedno trofeum, jedno ha ha ha. Przykład jeden z wielu, naprawdę brawo pozytywniak. Jesteś bohaterem, skrzywiając prawdopodobnie dziewczynę na resztę życia, żebyście potem na forum mogli sobie robić płaku płaku, jakie kobiety są złe i niedobre. Brawo, prawdopodobnie odpowiadasz za stworzenie kolejnej skrzywdzonej emocjonalnie kobiety, która później będzie się chciała odegrać na swoim partnerze i koło się zamyka. Będziecie mogli później na nią narzekać na forum, że wszystkie baby są takie same. Analizator w odpowiedzi na pytanie o to, ile ma lat, odpisuje: 27, uśmieszek. Uwielbiam młodziutkie, jak są niedoświadczone, urocze się rumienią i można je na wiele namówić. Osobiście jestem fanem zapinania w kakao i lubię je rozdziewiczać w ten sposób. A co do wieku, to bzdury piszecie. Musi mieć skończone 15 i to zawsze sprawdzam. Jeśli ma i stosunek dobrowolny, nic wam nie mogą zrobić. Analizator chwali się na internetowym forum tym, jak fajnie jest rozdziewiczać 12 lat młodsze dziewczyny. Nie wyobrażam sobie, jak bardzo zakompleksione muszą być osoby przechwalające się na forum tym, jak rozdziewiczają gimnazjalistki. Naprawdę, osoby, które piszą takie rzeczy, dla mnie zachowujecie się jak banda chłopców przychodzących okres dojrzewania i chwalących się mitycznym zaliczaniem lasek. Tylko że jesteście od tych chłopców wielokrotnie starsi i działacie w szarej strefie prawa, przechwalając się tym na forum. No bo miesiąc nalicznikiem, więc można już się urozdziewiczyć dla zabawy, żeby pochwalić się na forum dla skrzywdzonych facetów. Traktujecie swoje partnerki jako trofea, służące do powiększania poczucia swojej własnej wartości.
I to nie jest dla mnie oznaka bycia mężczyzną, to jest dla mnie oznaka bycia chłopcem. I wiecie co jest najgorsze? To, że edytując to zrezygnowałem świadomie z pokazania całej masy postów, w których to 40-latkowie przechwalają się tym, w jaki sposób rozdziewiczają piętnastki. Mimo tego, że warto takie rzeczy nagłościć, to podejrzewam, że taki materiał nie utrzymałby się długo przez to, że panowie są bardzo szczegółowi. Jeżeli ktoś naprawdę chce się wygłębić w to, co się tam dzieje, to wszystko można przeczytać na ich forum. Łącznie z chwaleniem się dziewczynami, o których wieku z jakiegoś powodu nie mogą napisać. A, i gdyby jakiemuś sprytnemu administratorowi przyszło do głowy zamaskować cały dział, to nie sprawiajcie sobie kłopotu, bo i tak już wszystko jest zapisane. Ale przechodząc już do treści samych filmów skierowanych w moją osobę, zacznijmy od filmu dla sprawy najważniejszego, mianowicie skasowany kanał Wii i duże straty finansowe po audycji o Dominiku. W tym filmie pan Marek mówi o wszystkich szkodach, które z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, przeze mnie miał ponieść. Dostałem kolejnego maila, że naruszyłem prawa Vimeo. I niestety kanał zostanie w ciągu 24 godzin skasowany. Muszą Państwo jeszcze wiedzieć, że stracę około 2000 zł, bo tam niedawno za to zapłaciłem. Nie wiem, 2 miesiące temu jakoś tak musiałbym sprawdzić faktury. Natomiast oni mają taką opcję, że jak kasują komuś, bo na przykład im się mają jakiś, mają jakiś taki pomysł, żeby komuś coś skasować, to nie zwracają pieniędzy. Tak więc, no zobaczcie, jak pan Dominik się zachował, tak? Tutaj taka modna nowoczesność, tak? Można wyśmiewać, wyszydzać wszystkich, tak? A tutaj wychodzi po prostu gnój. Najprawdopodobniej gościu, bo no kto inny, tak? No doprowadził do skasowania mi kanału, doprowadził do sporej dla mnie straty finansowej, zwłaszcza w tym momencie ponad 2000, to są dla mnie bardzo duże pieniądze. No gościu po prostu robi mi przemeblowanie w życiu. Po pierwsze, sam pan nagrał film o mnie i to w pana interesie powinno być dopilnowanie, żeby materiał był jak najlepszy, jak najbardziej dopracowany i zgodny z wytycznymi stron, na których chce pan go opublikować. Jeżeli pan tego nie dopilnował, to nie jest pan ofiarą sytuacji. Jest pan atakującą stroną, której nie wyszło i teraz musi ponieść konsekwencje swoich działań. To jest tutaj niestety bardzo duży problem, mianowicie najzwyczajniej w świecie hipokryzja. Tworzy pan materiał skierowany we mnie, po czym po porażce obwinia pan mnie, że ponosi pan jej konsekwencje, do czego przejdziemy jeszcze za chwilę, bo hipokryzja niestety pojawia się tutaj częściej. Pan i pana forum śmieją się z wykształcenia Oli, że jest na pierwszym roku, po czym kiedy w odpowiedzi ripostuje, że nie ma pan matury, a śmieje się pan z kogoś, że jest na pierwszym roku, robi pan z siebie pokrzywdzoną ofiarę. Po raz kolejny, pan sam zaczyna! Na forum zgrywa pan ofiarę, bo w kontrze pokazałem pana zdjęcie bez koszulki, które sam pan opublikował na blogu. W kontrze do czego? Do tego, że wszędzie wkleja pan zdjęcie 17-letniego mnie z sierpem i młotem na klatce piersiowej i tu upychając wszędzie dookoła symbole, które w pana oczach mają mnie upokorzyć? Uznaje pan, że prowadzę niski poziom dyskusji, bo wytknąłem panu przejęzyczenie. Tak, ale w odpowiedzi na film, który przez 1,5 godziny wytykał mi wizualnie przejęzyczenie i po tym jak sam pan w tym filmie wyśmiał mój brak wiedzy, bo się przejęzyczyłem. Wie pan co to jest? To jest najzwyklejsza w świecie hipokryzja i robienie z siebie ofiary. No nie wiem co mam powiedzieć. Proszę przejrzeć na oczy i skonfrontować się z rzeczywistością, a nie obwiniać o wszystko mnie. To nie ja panu skasowałem Vimeo. Z tego co pan mówi, pana konto zostało skasowane z powodu naruszenia ich regulaminu. Regulaminu, który powinien pan znać jako osoba aktywnie korzystająca z ich strony. Ignorantia iuris nocet. A przynajmniej taką wymowę podsunął mi Google Translate. Stara jak stary Rzym zasada. Druga warta wspomnienia to ignorancja iuris non excusat. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia. Zasada obecna w systemach prawnych od czasów starożytnego Rzymu. Denerwuje się pan, że pana materiał został usunięty, jednocześnie samemu umieszczając w nim symbole totalitarne użyte w jednoznacznie oczerniającym kontekście. Jestem przekonany, że portal Vimeo, znany bardzo dobrze z tego, że właśnie jest utożsamiany z bardzo wysokiej jakości produkcjami o bardzo wysokim poziomie, takimi jak filmy krótkometrażowe, nie chciałby po prostu być włączony z tego rodzaju grafiką. Z jednej strony konserwatywne środowiska, do których w znacznej mierze światopoglądowo należą właśnie bracia samcy, nawołują do tego w wiadomym kontekście, że gość powinien uszanować dom, teren mieszkania, teren pracy, teren życia, teren funkcjonowania gospodarza. A z drugiej strony nagle pojawia się wielkie oburzenie, kiedy gospodarz po tym jak opublikowano filmy łamiące jego regulamin wyprasza was ze swojej platformy. A co do tego, że broni pan swoje użycie symboli totalitarnych w celu oczerniania mnie? Panie Marku, sam w swoich audycjach podkreślał pan, że symbole komunistyczne są dla pana równe z symbolami nazistowskimi. Jeszcze 70 czy 80 lat temu w czasie wielkiego głodu na Ukrainie, gdzie w kilku falach zginęło, mówi się, różnie się mówi, od 6 do 10 milionów ludzi z głodu.
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, rodziny swoje dzieci zjadały. Jak było na przykład kilkoro dzieci, no to się brało najmłodszego, zabijało, podrzynało gardło, gotowało i żeby reszta przeżyła. No a co zrobisz? No nie da się, no inaczej. To był właśnie system komunistyczny. Jakim cudem chodzą debile młodzi z sierpem i młotem po polskich ulicach, to jest szok. Komunizm był czymś dużo gorszym niż nazizm. Co się stało z pana poglądami? Nagle uważa pan, że symbole komunistyczne są jednak spoko, bo sam pan ich użył? Czy to nie jest tak, że nagle są spoko, bo po prostu nie chce pan ponieść odpowiedzialności? Gościu, który napada na wszystkich, robi z siebie ofiarę stalkingu, jednocześnie grozi mi pozwami sądowymi, tak? Co wyśmiewał, tak? Gdy ja powiedziałem, że mu zrobię pozew. Nie wyśmiewałem! Co więcej, byłem szczerze przerażony. Ale przypominam, pan nie chciał mnie pozwać w wyniku publicznego upokarzania, próby z udowodnienia, że jest się agentem niemieckiego wywiadu, czy nasilającego się wręcz stalkowania osoby. Pan chciał mnie pozwać, bo odważyłem się wejść z panem w dyskusję na tematy depresji i budowy mózgu. Ja tam pana nie obraziłem, co zresztą sam pan potwierdził, mówiąc, że szanse na wygraną tego pozwu wynosiły jakieś 5%. Tymczasem jak ja mu zadałem proste pytania, co sądzi o reparacjach od Niemiec wojennych, no to nagle tak pozew, panika, histeria, kasowanie kanałów. On tego nie mógł zrobić, to musiała firma, która jemu pomaga, tak? Bo to, zresztą tam pisał kiedyś go ktoś, z nim miał spinę, no to musiał go przepraszać. Jego jakaś tam firma, która go obsługuje na YouTube, załatwiała sprawę, bo to zwykły człowiek by tego nie załatwił. Napisała prawdopodobnie firma zajmująca się PR do Vimeo i to załatwili, no. Kto miał mnie przepraszać? Pan właśnie otwarcie wymyślił fakt na mój temat. Pan dosłownie otwarcie kłamie na mój temat, żeby samemu wypaść lepiej. Po drugie, żadna firma mnie nie obsługuje na YouTube. Od zawsze działam solowo. No może od mniej więcej tygodnia mam menadżerkę, która ma pośredniczyć w negocjowaniu za mnie umów współprac związanych z moim Instagramem. Ale to jest wszystko. Nie stoi za mną żadna agencja. Nie stoją za mną żadni ludzie. Moje plecy wyglądają tak i to jest wszystko. Po trzecie, żadna nieistniejąca firma, ani ja, kanału na Vimeo, ani nigdzie indziej panu nie usunęliśmy. Po prostu złamał pan regulamin Vimeo, którego jak sam pan przyznaje, pan po prostu nie przeczytał. I poniósł pan konsekwencje. Ale wie pan co? Nieznajomość prawa szkodzi. Dominik może o wszystkich mówić, tak, komentarzy, może wyśmiewać, wyszydzać, ale o nim nie można mówić, tak? I to jest, szanowni państwo, to lewactwo w takiej prawdziwej formie, tak? No gnoj po prostu. Czy pan właśnie dosłownie nazwał mnie gnojem? Czy to się serio dzieje? Czy to się właśnie stało? Czy ktoś może to zatrzymać? To jeśli ten ktoś, kto wam chce zrobić krzywdę, ma jakieś znajomości, ma większą firmę, to wam wszędzie skasują. Nikt nie pozna waszej historii, nikt nie pozna niesprawiedliwości, ale u mnie to opiszecie. Bo u mnie nikt tego nie skasuje. Oprócz tego, że kasuje pan całą masę niewygodnych komentarzy, pisanych nawet przez pana własnych widzów, którzy odważyli się coś skrytykować. Z jednej strony zarzeka się pan, że chce pan bronić wolności słowa, z drugiej wolno, ale pisać wszystko, co panu osobiście odpowiada. To nie jest wolność słowa, to jest jej dosłowne zaprzeczenie. Jeszcze zobaczcie na Awięca, tak? No macie takie spełnienia społeczne, tak? On jest dziewczyną, tak? No wiadomo, że ta dziewczyna no nie jest jakoś może Katrin Deneuve. Jakby to powiedzieć, większość dorosłych ludzi żyje w związkach. I nie, Ola nie jest 75-latką, ale jeżeli chce pan koniecznie wyśmiewać i oceniać publicznie urodę czyjejś partnerki, to polecam zrobić to ze swoją partnerką. Zacznijmy od tego, że piękno nie jest obiektywne. Jak ostatnio sprawdzałem, to piękno jest subiektywne. A pan z jakiegoś powodu ma tak ogromną wiarę w to, co pan mówi i takie przekonanie, że to pan ma zawsze rację, prawdopodobnie w wyniku tego, że pana słowa są często krytykowane, więc przyjmuje pan, że muszą być tą prawdą, którą wszyscy chcą zakopać. Że stawia pan siebie w roli kompasu piękna, kompasu obiektywnych faktów na temat innych ludzi. Ale tak nie jest i im prędzej zda pan sobie sprawę, że świat nie jest taki, jaki pan by chciał, tym po prostu lepiej. Naprawdę, piękno nie jest obiektywne, a pan nie jest wielkim sędzią mającym mówić, kto jest piękny, a kto nie jest. No wiadomo, że ta dziewczyna no nie jest jakoś może Katrin Deneuve. Kurde, spieprzyłem te nazwisko. Więc dziewczyny płaczą, tak, że taka dziewczyna ma szansę, macie przystojnego gościa. To jest bardzo przystojny młody człowiek. Dlatego powtarzam, on jest przystojny, on może zrobić show, bo dziewczyny patrzą na niego. Chciałem udowodnić, że ten człowiek jest przystojny, bo jest, no i to nie jest żadne prawo, że ja o tym mówię.
Po prostu są ludzie, którzy wzbudzają u kobiet pożądanie. Swoją drogą jestem trochę zaskoczony, że publicznie komplementuje pan moją urodę i mówi pan, że Ola tylko cudownie ma u mnie jakieś szanse. Zaznacza pan też, że nie jest pięknością, jednocześnie zaznaczając to, jaki atrakcyjny jestem ja. Jeżeli pan chce, no to mam jeszcze parę takich zdjęć, jakie pan wcześniej w materiałach. Zresztą ja nagram całą odezwę do pana Awieńca, tylko po prostu nie mam na to czasu i uważam, że to nie jest aż taka ważna sprawa. Są znacznie ważniejsze sprawy w moim życiu niż jakiś histeryk mody. To dlatego żyje pan moją osobą? Odnosi się do mnie pan w co drugim materiale? Prowadzi pan o mnie dział na forum? I stara się pan stworzyć jakieś teorie spiskowe mające udowodnić coś o mnie? Pan dosłownie żyje moim życiem i na swój sposób może coś przyznać? Wbrew temu, co pan mówi, nie mam zbyt wielu fanów. I każdy raczej akceptuje to, że jestem prywatną osobą, tworzącą jakieś materiały w sieci. Ale pan, panie Marku, pan jest moim największym fanem. Jeszcze nigdy nie spotkałem osoby tak zainteresowanej moim życiem. Co do nazywania mnie histerykiem, czym jest projekcja? Ostatnio na naszej dzisiejszej liście jest film Unpacking dóbr doczesnych samiecweb.pl. Materiał, gdzie pan Marek Kotoński, mówiąc o mnie, równocześnie całkowicie przypadkowo zaczyna opowiadać o swojej historii treningów z nożem i o gazie pieprzowym, jaki zawsze przy sobie nosi. Panie Marku, jednego nie rozumiem. Co miał pan na myśli, demonstrując takie narzędzia w pokazanym kontekście? Bardzo fajny nóż. Muszę bardzo delikatnie ćwiczyć, a i tak sobie ćwiczę. Muszę kupić zapasowe sprężynki. No i tak powolutku sobie oswajam się z nożem. Na początku w ogóle nic nie umiałem. I rzucając takie boki zrywać śmieszne żarty. O, trzeba tak delikatnie, o, jak hejtera. Delikatnie, oczywiście z tym hejterem żartowałem, szanowni państwo. Z jednej strony pan i pana forum próbujecie określić moją widownię jako dzieci. W szczególności młode dziewczyny, które upatrują we mnie idola. Kiedy jednocześnie w materiale o hejcie, który rzekomo na pana nasyłam, demonstruje pan nóż i gaz pieprzowy. I jednego w tym nie rozumiem. Wielokrotnie podkreśla pan, że oglądają mnie nastoletnie fanki. Czy pokazuje pan te środki, żeby bronić się przed nastoletnimi dziewczynkami? I zapowiadam państwu, bo jestem już po rozmowie z prawnikami, jeśli on skieruje jakiś pozew i z góry państwu mówię, ten materiał został prześwietlony wzdłuż i wszerz. On nie ma szansy utrzymać się w sądzie. To jest tylko i wyłącznie nękanie mnie, że jeśli dostanę pozew, to a więc też dostaję natychmiast pozwy ode mnie. Za to, co powiedział, i powiem państwu tak, zrobię wszystko, co w mojej mocy, wszystko, żeby namówić osoby pomówione przez Awieńca do tego, żeby też wystosowały pozwy, i zaproponuję pomoc prawną, czyli napisanie wszelkich pism, wszelką pomoc prawną w tym temacie. Panie Marku, grozi mi pan, że jeżeli pana pozwę, to w odpowiedzi otrzymam od pana szereg pozwów, a co więcej, będzie pan aktywnie skłaniał każdą osobę potencjalnie chętną na pójście ze mną do sądu, żeby to zrobiła. Po pierwsze, i tutaj zaznaczam, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale czy zgodnie z artykułem 191 kodeksu karnego groźba bezprawna w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania bądź zaniechania sama w sobie nie jest karalna? Natomiast na podstawie artykułu 115, paragraf 12 można chyba zdefiniować pojęcie groźby bezprawnej, jako, cytuję: groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w artykule 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Innymi słowy, samo obwieszczanie, że jeżeli ja pana pozwę, to zaleje mnie pan pozwami i będzie pan skłaniał inne osoby, żeby poszły ze mną do sądu. Czyli dosłownie groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Takie obwieszczanie, z tego co rozumiem, jest karalne. Próbuje pan sprawić, żebym czegoś nie zrobił w obawie przed byciem zalanym pozwami. To jest dosłownie to, co podchodzi pod tą definicję. Ale nie przerzucając się już pozwami, na zwykły chłopski rozum, próbuje mnie pan tutaj przestraszyć, żebym nie zrobił czegoś w obawie przed byciem przytłoczonym pozwami. Żebym nie robił czegoś, bo jeśli to zrobię, to moje życie zamieni się w jedną wielką rozprawę sądową. Jedyne, co mogę w tej chwili zrobić, to powiedzieć: nie, nie wycofam się. Dlatego, że jestem dorosłym człowiekiem i muszę brać odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Jeśli powiedziałem, że będę chciał rozstrzygnąć na drodze sądowej postowanie zdjęć mających oczernić moją osobę i treści mających
ośmieszyć mnie, czy sprawić, że będę uważany za agenta, to po prostu to zrobię i pójdę na tą drogę sądową, bo to jest w tym momencie sprawa honorowa. Szczególnie patrząc na to, że coraz więcej pana materiałów jest skierowanych też w stronę mojej partnerki, która w ogóle nie jest związana ze sprawą. Ale przechodząc już do konkretów i mówiąc po prostu bezpośrednio, zgodnie z moim słowem, tak zrobię. Zdecydowałem się na drogę sądową. Oczywiście w przypadku, jeżeli to pan ma rację, to życzę panu powodzenia, dlatego że w sądzie nie chodzi o to, żeby poczuć się dobrze, tylko o to, żeby wygrała prawda. Natomiast naszych szanownych widzów informuję, oczywiście wszystko zostanie utrzymane z mojej strony publicznie. Nie mam zamiaru ani zatajać rezultatu, ani przebiegu, na ile oczywiście będę mógł. I to niezależnie od tego, jak wszystko się rozwinie i czyja racja zostanie stwierdzona. Chciałbym też powiedzieć, że jako iż zamierzam podejść do sprawy z najbardziej profesjonalnym zapleczem, z jakim będę w stanie, 18 maja, to jest w sobotę o godzinie 16:00, mam zamiar rozpocząć na moim kanale, a więc dobowego streama. Streama, na którym będę zbierał środki na opłacenie wszelkich kosztów związanych ze sprawą, a przede wszystkim środków na opłacenie dobrego prawnika. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, zapraszam wszystkich chętnych do rozmowy. Oczywiście mamy 24 godziny, więc możecie się spodziewać wielu różnych rzeczy i zarówno poważniejszych, dyskusyjnych segmentów, być może prześledzenia jakichś materiałów związanych ze sprawą, jak i zupełnie luźnych fragmentów, kompletnie niezwiązanych z całą sytuacją. Dla każdego będzie coś. I skoro jesteśmy już przy temacie pieniędzy, to chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię, której niestety zapomniałem poruszyć przy ostatnim filmie i jest mi cholernie głupio, bo to było coś bardzo, bardzo ważnego. Nie zamierzam walczyć o jakiekolwiek pieniądze dla siebie, nie zamierzam walczyć o jakieś odszkodowanie finansowe dla siebie. Co więcej, czułbym się moralnie zły, czułbym się moralnie brudny, gdybym wzbogacił się na pozywaniu kogoś i wywalczaniu odszkodowania finansowego. Jeśli wygram nadchodzącą rozprawę i stąd zdecyduję o odszkodowaniu, to chciałbym, żeby wszystkie pieniądze trafiły na poczet organizacji walczących z depresją. Uważam, że byłaby to poetycka sprawiedliwość. Na koniec zostawiłem sobie temat reparacji wojennych. W ostatnim filmie zapytał pan mnie o takie rzeczy jak to, czy pracowałem albo pracuję w jakiejś organizacji, fundacji niemieckiej, czy otrzymywałem, czy otrzymuję od nich jakieś pieniądze, czy inne benefity. I po serii pytań ostatnim było, czy jestem za tym, aby Polska otrzymała reparacje wojenne za II wojnę światową. Na pierwsze pytanie odpowiedziałem po prostu przecząco, natomiast na ostatnie, na pytanie o reparacje, odpowiedziałem mówiąc, że nie chciałbym wchodzić w taką politykę na kanale, dlatego że uważam, że to tworzy niepotrzebne podziały. Zaznaczyłem też bardzo wyraźnie, że nie jestem takim turbolewakiem, za jakiego pan najprawdopodobniej mnie uważa i że najprawdopodobniej byłby pan mocno zaskoczony tym, jakie mam poglądy w tej sprawie. Na co odpowiedział pan, obwieszczając triumf swojego dowodu na moje niemieckie plecy, no bo przecież jestem przeciwko reparacjom. Jeden. Nigdy nie powiedziałem, że jestem przeciwko reparacjom. Dwa, kontekst mojej wypowiedzi był tak oczywisty, szczególnie, że zaznaczyłem, że nie jestem turbolewakiem i że byłby pan zaskoczony, jakie mam poglądy w tej sprawie. To było tak oczywiste, że każda osoba poddająca jakiejś refleksji moją wypowiedź powinna bardzo łatwo dojść do tego, jakie rzeczywiście mam poglądy w tej sprawie. Uważam, że to była oczywista odpowiedź z mojej strony i cała dalsza argumentacja, jaką pan wytacza o tym, że jestem przeciwko reparacjom, nie ma dosłownie żadnych podstaw i kolokwialnie mówiąc, nie trzyma się kupy. W werystyce, czyli sztuce prowadzenia sporów, technika, jaką pan świadomie bądź nieświadomie zastosował, nazywa się sofizmat rozszerzenia, albo potoczniej mówiąc, atakowanie chochoła. W swojej argumentacji obala pan argument, którego druga strona nigdy nie użyła. Nigdy nie powiedziałem, że jestem przeciw reparacjom, a nawet w bardzo oczywisty sposób zakomunikowałem swoje poglądy, na co w reakcji stworzył pan chochoła pod postacią okrzyku: Dominik Boss jest przeciw reparacjom! A następnie przystąpił pan do zwalczenia argumentu, który sam pan stworzył. Wiecie, czego się w tym wszystkim najbardziej obawiam? Nazwa kanału, z którym w tym momencie prowadzę dyskusyjną walkę, to bracia samcy. Nie samiec, tylko bracia, co oznacza, że jest ich przynajmniej dwóch. I boję się trochę, że nawet jeśli wygram cały konflikt, to zaraz wyjdzie silniejszy, potężniejszy drugi brat, z którym będę musiał walczyć, tak jak w Dragon Ballu. A tak kompletnie serio, to jestem już mocno zmęczony tematem. I zgodnie z tym, co powiedziałem, zamierzam utrzymywać publicznie przebieg wydarzeń, przebieg sprawy, na ile będę mógł. Ale znając w praktyce czas, jakiego potrzeba, żeby dociągnąć takie rzeczy do końca, to obawiam się, że to może trwać bardzo, bardzo długo. Więc następnego mojego materiału na temat tej sprawy możecie oczekiwać za jakiś czas, kiedy sytuacja się po prostu rozwinie i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Tymczasem dziękuję wam za obejrzenie najdłuższego, najbardziej rozbudowanego i chyba najbardziej wymagającego materiału, jaki do tej pory opublikowałem na moim kanale. I zapraszam was serdecznie na mojego Discorda, na którym możecie razem porozmawiać
porozmawiać, zintegrować się, podyskutować o filmie czy o czymkolwiek innym. Patronite'a, który po odświeżeniu rośnie bardzo szybko i zapewnia całą masę bonusów, w tym dodatkową rangę na Discordzie. Twitcha, na którym od niedawna całkiem często streamuję i możecie tam zobaczyć innego rodzaju streamy. To znaczy takie, na których po prostu siedzę i gadam głupoty przed komputerem, ale bez żadnego tematu i nie wiem, kto to ogląda. Fajnie jest! A także oczywiście grupkę Instagrama, Jezus Maria, promowanie się w swoich własnych materiałach to jest najbardziej żenująca rzecz, jaką można zrobić. Sorry, już więcej nie będę. Na sam koniec jeszcze bardzo duże podziękowania dla Gargamela w domu, czyli Indigo Puff. Bardzo fajny chłopak, bardzo fajny, polecam użytkownika, naprawdę jeden z lepszych kanałów obecnie. Bądźcie grzeczni, pamiętajcie, nie wyzywajcie pana Marka i zachowajcie poziom w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia. Cześć kochani.